witam wszystkich. Chciałbym przedstawić Wam, może nie najnowszy, ale na pewno bardzo ciekawy produkt firmy Acme. Jest to kamera Flycam One Infinity, wykonująca filmy w jakości High Definition, czyli 1920x1080 pikseli oraz wykonująca zdjęcia w rozdzielczości 2952x1944 piksele. Dodatkowo można wykonać się zdjęcia stop motion, slow motion oraz użycie jako kamery internetowej. Ok, sprawdźmy, co jest w środku. Skład zestawu. Kamera, divebox, wielojęzyczne instrukcje, etui na kamerę, zestaw kabli oraz zestaw mocowań. Tak wygląda nasza kamera. Mamy tu wymienny obiektyw. W ofercie polskich sklepów znajdują się obiektywy 96, 142 oraz 170-stopniowe, czyli tak zwane rybie oko. Obiektyw ten jest ruchomy, dzięki czemu możemy go obrócić o 90 stopni przed włożeniem kamery do diveboxa, po to, żeby wykonywać ostre zdjęcia pod wodą. Umieszczono dwa gniazda HDMI oraz mini USB. Ponadto znajdują się tutaj dwa sloty na karty pamięci o łącznej pojemności do 32 GB. Z przodu kamery umieszczono pakiet litowo-polimerowy o pojemności 900 mAh, który pozwala na nagranie 90-minutowego materiału. Przejdźmy teraz do wyświetlacza. W porównaniu do innych kamer jest to rewelacyjne rozwiązanie, ponieważ na bieżąco mamy podgląd tego, co filmujemy. Na przykład w modelu RC na bieżąco widzimy, jaki zakres przestrzeni aktualnie obejmuje nasza kamera. Ponadto są na nim wyświetlane takie parametry jak stan naładowania akumulatora, data i godzina, karta, z której aktualnie korzystamy, jakość, w której nagrywamy filmy bądź wykonujemy zdjęcia oraz tryb foto i wideo. Po zapełnieniu pierwszej karty kamera sama automatycznie zaczyna pracę na drugiej. Do poruszania się po wielojęzycznym menu, szkoda, że nie polskim, producent zaprojektował system Easy Button, umożliwiający intuicyjne poruszanie się po systemie kamery. Do pełni szczęścia producent pomyślał o zainstalowaniu lampy, która może nie jest tak potrzebna podczas filmowania lotów naszych modeli, jednak zapewniam, że świetnie zdaje egzamin podczas na przykład nagrywania filmów w naszych jednak ciemnych mazurskich jeziorach. Dlaczego warto jest zainteresować się tą kamerą? Ponieważ jeśli chodzi o wykorzystanie jej w modelarstwie RC, jest do tego celu przygotowana dobrze z przynajmniej dwóch powodów. Po pierwsze, zawiera szczelnego diveboxa, który uchroni naszą kamerę przed na przykład olejem wydostającym się z silników naszych maszyn, czy też przed wodą podczas filmowania na przykład zawodów klasy NSR. Drugim powodem jest łatwość montażu kamery na naszych modelach. Ponadto producent przewidział, że kamera może zostać zamontowana na gimbalach w wielowirnikowcach. Do tego celu stworzył funkcję, która pozwala odwrócić obraz, tak żeby po odwróceniu kamery do góry nogami można było komfortowo oglądać nasze zdjęcia. Waga kamery wraz z diveboxem to zaledwie 173 gramy, co sprawia, że możemy ją umieścić na naprawdę niewielkich modelach, takich jak na przykład Mentor czy Easy Star filmy Multiplex. Kamera może współpracować z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak na przykład zestaw Transmission Set na 5,8 GHz, pozwalający na transmisję obrazu z naszego modelu na Ziemię. Cóż, sprawdźmy, jak nasza kamera zachowuje się w powietrzu. Zapraszam na lotnisko.